Cześć. Lucio Fulci to jeden z najbardziej znanych włoskich twórców. Choć karierę zaczynał od komedii aż po giallo, szturmem wbił się na piedestał za sprawą zombie pożeracze mięsa, które należało do podgatunku gore. Jest to gatunek cechujący się dużą ilością brutalnych oraz krwawych scen. W tej stylistyce powstała piekielna trylogia, a Miasto Żywej Śmierci jest jej pierwszą częścią. Fabuła skupia się na miasteczku, w którym po samobójstwie księdza powstają zmarli, gdzie dwójka bohaterów próbuje zapobiec dalszej makabrze. Utwór cechuje się duszną i surrealistyczną atmosferą, a Fulci był krytykowany za nadmiar brutalności oraz chaotyczną konstrukcję scenariusza, na co ripostował, jakoby sceny gore miały wywoływać silne emocje, a w tym katarzis, a chaotyczna narracja miała odzwierciedlać poetykę snu. Z racji tego, że standardy YouTube nie pozwalają na propagowanie brutalnych scen i nagości, film będzie do obejrzenia na naszej platformie streamingowej FlixMojo. Zapraszam do logowania się tam, wykupywania sobie konta, zostawienia łapek w górę i życzę miłego seansu. Thank you.